Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca i zapraszam do czytania na miesiąc marzec 2024. Sprawdzimy, kochani, energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne. Pracuję z oczyszczeniem czakr i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie strzelce, zobaczmy zatem, z jaką energią wchodzicie do marca. Czwórka buław, no to jest karta szczęśliwej relacji, poznania kogoś do relacji. Jeżeli z kimś jesteście, możecie pomyśleć o zamieszkaniu razem, spędzania czasu w gronie znajomych, przyjaciół, jakaś fajna imprezka, wyjazd weekendowy, w pracy dobra atmosfera. To jest w ogóle bardzo pozytywna karta. Tak jakby z początkiem wiosny zaczniecie się już, kochani, cieszyć życiem, zaczniecie tutaj spełniać swoje marzenia i być może się też zakochacie. To jest też Wasza energia strzelca, więc tutaj tak jakby widzę, że w ogóle wchodzicie z dobrym nastrojem w ten miesiąc. Zobaczmy, kochani, dalej, co nam się tutaj pokaże. No więc tak, jeżeli chodzi o pracę, jakaś rodzinna firma, rodzinny interes, bądź pracujecie dla kogoś w jakiejś wielkiej firmie, i tak jakby tu jest dobra atmosfera, to samo nam się powtarza, co w pierwszej karcie. Możecie liczyć na jakiś awans, podwyżkę, na fajną premię, tu będzie docenienie, tu będzie bardzo fajna energia przy pracy w ogóle. Tym bardziej, że z otoczenia dodatkowo druga dziesiątka, dziesiątka pentakli. To jest w ogóle stabilizacja, solidne fundamenty, może macie własną firmę, kochani, będziecie ją tutaj rozkręcać. Ale też macie nowe początki, więc może zakładacie taką firmę, może macie taki pomysł na siebie. Jak najbardziej, kochani, w tym miesiącu warto ruszyć do przodu z tą sprawą, założyć sobie firmę, coś tam porozkręcać, bo naprawdę macie bardzo pozytywne energie. Macie dobrych ludzi wokół siebie, którzy będą Was wspierać w Waszych poczynaniach. Także no, ósemka buław dodatkowo mówi o tym, żeby ruszać. Nie czekać, ruszać, realizować swoje pomysły. Bo tak jakby no jest szczęście w tych kartach, jest szczęście w tych energiach, będziecie się rozwijać, będziecie coś tworzyć i poczujecie się po prostu jak ryba w wodzie. Tu jest dużo takich pozytywnych energii, nowych początków, działań, brania spraw w swoje ręce i to też przyniesie Wam satysfakcję, spełnienie, dużo takiej radości. Jeżeli chodzi w ogóle też o tą pracę, finanse, czwórka mieczy, Wy się troszeczkę możecie martwić finansami na początku miesiąca, natomiast karty mówią, żeby tego nie robić, bo wszystko nabierze tempa i jeżeli macie problemy z jakimiś kredytami, żeby spłacić, żeby tutaj wziąć jakąś pożyczkę, może martwicie się, na przykład chcecie wziąć kredyt na dom, mieszkanie, czy dostaniecie, nie martwcie się, kochani, bo karty pokazują, że tak. Przychodzi ta pomoc finansowa, przychodzą pieniądze, przychodzi wsparcie, także ja bym się tutaj nie zamartwiała. Dom, rodzina, trójka pentakli, no to jest bardzo stabilna karta, pokazująca, że faktycznie macie w tym miesiącu takie solidne fundamenty, które stawiacie sobie, możecie z kimś zamieszkać, jeśli macie takie plany, spotykacie się od jakiegoś czasu, no i stwierdzacie, dobrze, może zamieszkajmy razem, spróbujmy wejść na wyższy poziom naszej relacji, zobaczmy jak to będzie, bo wiadomo, że ludzie dopiero poznają się w momencie, gdy zamieszkają razem, tak? Widzą plusy, minusy, budzą się przy sobie, zasypiają razem, no generalnie tak, ktoś zaczyna bałaganić, ktoś sprawdza, czy druga osoba potrafi gotować, wiecie, wtedy się docieramy. Bo jak ludzie się spotykają od czasu do czasu, no to jest takie, o, spotkam się z Tobą wtedy, kiedy mam dobry humor, tak? Przygotuję się na to spotkanie, a tutaj jednak jesteśmy non-stop ze sobą, tak? Poza tym, że idziemy do pracy, wracamy, to jednak człowiek zmęczony, czy ma dobry humor, czy nie, to ta druga osoba musi to znosić, więc w tym momencie się po prostu docieracie. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o karierę, bardzo ładne karty macie, kochani, to jest rok smoka, pamiętajcie, taki szczęśliwy rok. No i tutaj też się dużo będzie zmieniało, to jest dobry czas właśnie na otwieranie własnej firmy, na działanie, na zarabianie pieniędzy.
W ogóle nowe perspektywy, nowe możliwości przed Wami mi się pokazują, nowe początki, ludzie wspierający. No i ten miesiąc, który zapoczątkuje nam też wiosna, będzie taki sprzyjający dla Was, bo Wam się będzie chciało z czymś ruszyć, będziecie mieć taką energię do działania, dużo pasji, dużo powera w sobie. I teraz tak, Wy mocno też za kimś stęsknicie z przeszłości, to może być przekaz dla innych osób, które na przykład mają kogoś na odległość, nie mieszkacie razem, może jesteście z innych miast, z innych krajów, albo się rozstaliście z kimś i tęsknicie za osobą, tu jest karta rybraków i skorpionów, być może z kimś takim, natomiast tu była jakaś relacja, która mogła się zakończyć, albo ona po prostu jest taka uciążliwa, tak? Dużo się kłócicie, możecie być na odległość, nie ma takiego porozumienia, nie ma dogadania się. No i karty pokazują, żeby gdzieś nad tym popracować, żeby jednak nie zamykać tego, bo macie dobre perspektywy na przyszłość, tylko no, gdzieś trzeba nad tą relacją popracować. Albo zdecydować się na zamieszkanie gdzieś razem, w jednym kraju chociażby, albo po prostu częściej ze sobą spotykać, żeby po prostu ta relacja gdzieś tam nie zanikała, tak? No, wiadomo, że jak ludzie się mniej spotykają, nie rozmawiają ze sobą, no to gdzieś to wszystko tam ulatuje. Także zadbajcie o komunikację w relacji, zadbajcie o te częstsze spotykanie się, żeby jednak dokładać do tego kominka, żeby nie zgasł ogień, tak? Tutaj, jeżeli kochani, chodzi o zdrówko, dwójka buław. Dwójka buław pokazuje rany trudno gojące się. Więc jeżeli gdzieś tam jesteście po jakichś operacjach czy skaleczeniach, to coś może po prostu się dłużej goić, tak? To na to trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie miesiąc bardzo pozytywny, podróże udane. Tutaj widzę jakaś podróż, która jest już zaplanowana. Ona faktycznie dojdzie do skutku i ona będzie udana. Ona będzie należała do takich, które przyniosą Wam troszkę satysfakcji właśnie. Poczujecie, że troszkę odżyliście, może gdzieś byliście ostatnio zapracowani, wykupiliście wycieczkę za granicę, no i gdzieś zostaniecie teraz naładowani pozytywną energią też ze słoneczka. Bardzo ładne karty, kochani, nowe początki. Jeśli jesteście singlami, poznacie kogoś, tu jest przy pracy bądź właśnie na wyjeździe, gdzieś w podróży. Poznanie nowej osoby. Także, no, bardzo ładne karty, kochani, bardzo ładny miesiąc, początek wiosny, zakochanie, miłość wisi w powietrzu. Wszystkie jakieś takie pozytywne wibracje mi się pokazują. Myślcie, kochani, pozytywnie i przyciągajcie do swojego życia to, co pozytywne. Karta wyroczni, Twoja ciężka praca przynosi owoce. Bardzo ładnie, kochani, bardzo, bardzo ładnie. Także ogólnie mówię, marzec. Piękny miesiąc, piękny czas na rozwój osobisty i zawodowy. Bierzcie sprawy w swoje ręce, ruszajcie do działania i nie patrzcie na nic, tak? Wasze życie i wasze szczęście. Także, kochane strzelce, wszystkiego dobrego. No i jeśli macie ochotę, zapraszam Was do czytań prywatnych. Zapraszam również na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.